Nie mamy tych kwot.
Kwoty, które mamy, ale informuję Państwa, te kwoty, które dostaliśmy do dzielnicy, to jest kwota informacyjna odnośnie zadań priorytetowych, że jest tak jak w poprzednim roku, czyli ten 530 tysięcy. Na zadania powierzone nie posiadamy przekazanej informacji odnośnie założeń do budżetu. No, do 31 sierpnia jest ostateczna uchwała. I będziemy informować komisję radnych, jak dostaniemy kwoty. Na razie nie mamy tych. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku numer 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Radna. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Kierowane redaktorem do porządku według numer 4. Projekt uchwały według druku numer 3. Teraz projekt uchwały według druku numer 4. Projekt uchwały w sprawie planu przestrzennego opinii dla zamierzenia inwestycyjnego. Komisji planowania przestrzennego w sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pszenicy piwnej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projekt uchwały według numer 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada doprowadziła do porządku obrad projekt uchwały według druku nr 4. Projekt uchwały według druku nr 5 to jest projekt uchwały zarządu w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy 13. Chodzi o zmianę, proszę Państwa, poważne kwoty, to jest chyba ile? 80 zł, które zostało. No ale szkoda tych pieniędzy też. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Sprawa dotyczy 80 zł. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały do druku nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za, 2 do porządku obrad projektu uchwały do druku nr 5. Projekt uchwały do druku nr 6 w sprawie uwag do miejscowego planu przestrzennego obszaru Stare Podwórze czy Żółta. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Będzie w punkcie, ja powiem tylko, że między innymi odbyła się ostatnio debata publiczna, było wystawienie planu. Niestety do następnej sesji nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego że termin mija w miesiącu 9 sierpnia. Jest to bardzo krótki plan. My wnioskujemy o to, żeby obsługa pokrótce powiem, żeby obsługa komunikacyjna usługowych, które są tam w planie zaprojektowały, odbywała się od strony Powstania Śląskiej. Czyli czytaj starej telewizji, a nie od strony ulicy Szybu. Czy jeszcze ktoś w tej sprawie jakieś pytanie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do projektu obrad druku nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Znam, że tak prowadziła do porządku obrad według uchwały do druku nr 6 i projekt uchwały do druku nr 7. Projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa w 2014 roku zadań związanych z wykonaniem podwodnienia osiedla przewóz i linii. Powiem, że jest to inicjatywa zarządu, na wniosek gminy radnych, o powodzi się mówi wtedy, jak jest powódź. W 2010 roku była powódź wastowana przez pół roku czy rok. Zawsze jak się, kiedy analizowaliśmy budżet miasta w tym zakresie, to zawsze to jest sinusoida. Jak jest powódź, to ilość środków zawsze to jest taka, wzrasta wtedy, kiedy się o tym mówi, potem schodzi do bardzo małych pieniędzy, potem znowu wzrasta, kiedy jest powódź. Ostatnie intensywne opady deszczu pokazały, że ten układ, który tam funkcjonuje, jest niewydolny i nawet kiedy są otwarte klapy na Wiśle, kiedy nie ma jakby zagrożenia powodziowego w skali makro, występuje problem lokalny na
Jako dzielnica sobie z tym tematem nie poradzimy, bo to jest temat wielomilionowy. Spróbujemy. Myślę, że to jest dosyć taka... Znaczy, równa mocna, co tego w miarę tam pozna, tak to mówimy. Głos na dość rzeczy w tej sprawie. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Ktoś Państwa radny za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 7. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wynik 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejda Rada prowadziła do porządku obrad tej uchwały do druku nr 7. Czy grupa radnych, komisja ma jakiś wniosek do złożenia, jeżeli chodzi o... Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu obrad z 38 sesji Rady 513 21 maja. Nie wpłynęły do protokołu pisemne wnioski. W związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady 913 z 21 maja? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wyznam się dla protokołu. 38 sesji Rady 913 z dnia 21 maja. Jest następny protokół z 39 sesji Rady 913, czyli z ostatniej, z 18 czerwca, gdzie też nie wpłynęły na piśmie uwagi, zastrzeżenia. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 39 sesji 913 z dnia 18 czerwca? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Czyli 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 39 sesji Rady 1916 do 18 czerwca.